Lesie stoi chatka, a w niej mieszka Leszek. Koledzy pamiętają go z podstawówki, jak na osiedlu deptał mrówki, a na wycieczkach zdzierał korę z drzewa i runo leśne deptał. A dziś trudno uwierzyć w to, co powiem, za takie zachowanie gania młodzież. Jak co ranek wyszedł z Mustafem, swoim psem, na spacer, bo jego nadleśnictwo leży w gminie, gdzie kłusownictwo to tradycje rodzinne i sposób na przeżycie w ubogiej gminie. A życie to on oddał zielonej służbie, obcowaniu z leśną puszczą i zwierzętami, co to ją zamieszkują. A te zwierzęta do niego wprost się łaszą, bo leśniczy Leszek dba o nie bardzo. Leszek pracuje ciężko i sumiennie, lecz też jest tylko człowiekiem odczuwającym zmęczenie i chcącym się polenić czasem, więc nie planuje z kolegami nocnych akcji. Dziś meczyk, a potem nocny filmowy seansik. Z tej okazji zakupił piwka sobie. Dobrze, że hurtownie żubra ma tuż za rogiem. Butelki odniesie, jak będzie szedł z porannym obchodem.